te taśmy były takie nudne, że nie ma mowy, że ja je wrzucę w odcinek, bo to jest 15 minut gadania w kółko o tym, co już wiemy, czyli że no tam zabili babkę, zrobili z niej marionetkę, zaczęło się nawiedzać wszystko. Prawie usnąłem na tym, będąc szczery. Leave the security office. Trzeba zarobić pieniądze na kozę. Use the vending machine. Pier nektar. Burzyn nektar. Może nic. Przeszukajmy te hale tak, żeby zdobyć 80 golda. Search the hallway. Mamy mało czasu. Jest! 115 golda mamy! Leave the hallway. Idziemy szybciutko do tego. Do Faunidoni. Security office. Dobra. Summon phone guy. What I can do for you? Pogadajmy o Gotredzie. Możesz mi kupić kozę? Bez pytań, daj mi kozę. Okej. Oto koza. Do you have any... Masz jakiś pomysł, gdzie chcesz wysłać tą kozę? Deliver it to the shrine! Okej. Po prostu zostawię go w shrine. To wszystko okej. Nic dziwnego się tu nie dzieje. Ja przepraszam. Chciałeś coś jeszcze, sir? Nie. Okej. Gdzieś będę tu zachodził, nie? Szukał sensu istnienia. Okej. Leave the security office. Ja pierdolę. Co to kurwy kot? It's a kitty! Oh, how cute! He thinks he's an easter egg. Oh wow. Leave the hallway. O Jezus Maria, ja się boję, co się teraz stanie. Where will you go now? To the shrine, to his grace. Sacrifice a goat to Gotred. You need to learn more about him before you can perform the ritual. No co? Jak to? Jak to muszę się o nim więcej dowiedzieć? Ale ja chciałem... Jak to muszę się dowiedzieć więcej o Gotfredzie? Czyli nie będzie kozy w ofierze złożonej. Musisz iść do biura i włączyć komputer. Czy ja mam na to czas? Mamy 15 minut. W komputerze poczytać logi o Gotfredzie. Godredzie. Mamy bardzo mało czasu na to. To the hallway. Nie wiem, czy to mi nie skantuje użycie komputera jako 15 albo 30 minut, jeżeli tak. Nie, tylko nie on! Oh look, it's a music man. Hey buddy. Begone, spider! Leave the hallway. Dobra. Zobaczmy, co w komputerze jest takiego Godredzie. Boot up the office PC. Kurwa! Znowu o tym zapomniałem. Old company logs. Okej, okay, you're in. Explode logs. Welcome, owner. What folder do you wish to enter? Forbidden logs? Fire log omega?
Zeman OS booting. A nie, ja do 6 pm, a nie do 4. Coś mi się zjebało w mózgu. Butet. Alfa 1. The just instruction telling you, you pick up file under the desk. Oh, here we go. What is this thing? That's the another one? Godred. Large Magneta, Beer Shape Animatronic, Godred is known to be hostile. He's not currently know who created Godred, but why is known to have performed maintenance on him on such occasion? Godred is known to hang around graveyards. He is not to be approached. His only remaining blueprint specifies that his arms were built to snap human necks and has inbuilt pregnancy feature. Should Godred somehow fall pregnant? What the fuck? Godred is capable of visiting individuals while slumber. Should Godred visit individual twice, he will drag said person kicking and screaming into the night. Do not buy. And glide it. Huh. I can honestly say that I'm a little more afraid of you now. Powiedział to narrator. Lock Omega 1. Hey, it's me again. I need to write this for myself more than anyone else. After performing mind test on him, perhaps you read the logs and you've seen what we are up against. As built to snap human necks, the tensity upper at graveyards, animals' abilities, he wasn't invited like the others were. He's something else, something much, much worse. I know my time is limited. He has visited me once, I'm in my sleep. The second time he does, he'll take me away too. The way I'll see it, unless I fall asleep again, I can't allow for that. I must stay vigilant, I must stay awake. I have invited a robot to help me stay awake. It's my companion at my last resort. I have a name for him. Music Man is a robotic spider, one of the most feared animals on this godforsaken earth, with a face that only a whipping god could love, but best of all, has a loud symbols which he can is programmed to clash together should it drift off into unconsciousness. Music Man has been built to such a way that every individual aspect of his design prevents unhappy humans from falling asleep. Wiem, że to mnie nie ucali, ale może mi kupić trochę czasu. Wiem, że on wie. Wie to wszystko i boi się najgorszego. Music Man to wszystko, co go potrzebuje. Mówią, ostatnim zyskiem ratunku jest Music Man. What the fuck? Może teraz mi pozwoli na to. Chyba nie. Czy teraz możemy złożyć ofiarę Godfredowi, czy muszę jeszcze pójść do Balpita porozmawiać z Music Manem na temat jego konekcji z Godfredem? With the sign of his grace. Godred, czy mogę ci teraz złożyć kozę w ofierze? It's time. Tak. Co się stanie? Zrobiliśmy pentagram. Your unholiness. He who came from another place. These candles are lit for you. This shrine built for you. This god blood spilled for your grace. Rawr! Co tu się wyprawia w ogóle? Ja nie mam pytań, słuchajcie. Złożymy ofiarę Godredowi. It is done, my lord. My lord, does my offering please you?
Please, oh Lord, I pray that you accept this sacrifice. Please, Lord. To kurwa. I gave you everything that I asked for. That you asked for. The fame, the shrine, fresh goat blood. My devotion to you is sealless. Understood, my lord. I know what my must come next. Co się dzieje? Co się stanie i co się dzieje? To jest 6 PM! Ja pierdolę! Ja nie wiem, co ja zrobiłem z endingiem teraz. Czy Godfred wszystkich zniszczy? Nas ocali? A może nie? Będzie teraz impreza rodzinowa tego dzieciaka. This feels different. Ciekawe, gdzie Fauny jest. To nieważne. Co jest ważne teraz, to wrócić do domu. Okej. Okay. We say goodbye to nothing and nobody. Tomorrow. Tomorrow. Miała być impreza. Nie ma imprezy. That night. Tej nocy. What the fuck? Mój lordzie. To twoja druga wizyta. To już czas. Zabierz mnie, mój panie. Foul ending. Tchórzowskie zakończenie. What the fuck? Co się... kurwa... stało? I have no fucking clue about what happened right now. And I don't even know that I wanna ask for it. Wracamy na save 7 i robimy tą lokację tak, jak powinna być. Bo to, co się stało, to jest... A, ja muszę cały czas akceptować. Znowu bym siedział na tym ekranie przez 5 minut jak ostatnio. Orkel. Open the menu. Inventory. Kotek! Znowu! A look, a kitty! Ach, cute. Meow. Leave the hallway. Gdzie tu jesteśmy, możemy pójść do storage closet. Summon him. Cry into mop. What the fuck? Drink bleach, talk, check the blood. The fuck? Summon him. To summon him, you need 3 brooms and a heart open to his divine grace. Okej. Okay. Wiem, co zaraz kupimy, ale wpierw... leave the hallway. Trzeba przywołać Jimbo, ale item, który mamy, podobno pozwala nam nurkować w bolpicie. I want to see that, obviously. Leave the dining area. To the ball pit. Gribber grabbel. Jump into ball pit. Okay, here goes.
What? Co się dzieje? What the fuck? Życie byłoby łatwiejsze, gdybym, nie wiem, był widzialny, ale... Dlaczego jestem niewidzialny? Jack? Is that you? Yes, it's me. Powróciłeś. Znalazłeś mnie z powrotem. Old beer consequences. I am lost. I let things get out of my hand. I screwed all up. O Jezus Maria, Maria, nie mogłem ich ocalić. Bardzo niefortunnie. Wydaje mi się, że poszedłeś za głęboko, stąd nie ma wejścia na powierzchnię. Nie ma tutaj nic do roboty. Chcesz siedzieć tutaj i zagrać ze mną w planszówki przez wieczność? Sure, I love me some Connect 4, tylko nie Connect 4. Holy fuck, this is tragic. Co, kolejne zakończenie? Connect 4 ending! Co? To nie jest to, czego się spodziewałem, absolutnie. Darek Dogo. What the fuck? Co? Nie, ta gra mnie przerasta, autentycznie. Jimbo. Trzeba kupić 3 szczotki. I płytę suplej klozetu. Ta gra jest zbyt straszna dla mnie. Ja już nie mogę z nią. Leave the hallway. Idziemy. No, storage closet. Nie wiem, czy ja chcę coś mówić więcej, ale summon him. You have the 3 brooms. You are ready to summon him. Say his name. Jimbo! What the fuck?! Will I ever get married? If so, I will never marry a pieces. Will Matt ever lose his virginity? Dule. Did you really summon me from the ethereal plane just to ask me about Matt's virginity? Tak. It's spray down time. Goodbye, mortal. No nie. That was an experience. Ugh. I can taste the ether. Tastes like surface cleaning and regret. I AK. What's Jimbo smelled like when he was alive? Rip in rest, Jimbo Mobson. Ja pierdolę. Idziemy stąd. Idziemy przeszukać dining room do końca tego. Do końca dnia. I zobaczyć, co się stanie. Dining area. O, dużo pieniążków. Mm.
Okej, okay, kolejny dzień, kolejna szansa na to, że Music Man nie posadzi swoich jajc w Dying Area. Relaks. Jest zamknięty w bolpicie. Music Man mnie przeraża. Ale... Ale wciąż dużo roboty do zrobienia. No. Czy to przyjęcie imprezy urodzinowe nie powinno się teraz zaczynać? No tak, a co? Cóż, Birthday Boy jest, no, zaginiony. Wait, what? Ja... Trochę denerwujące, co nie? Ja wiem dokładnie, gdzie on jest zawieniony. Turns out the kid doesn't know how to walk yet. Oh jeez, oh no. If you're quick, we can sweep the entire restaurant before anyone catches on that he's missing. O Jezus Maria. Pozamykajmy wszystko i przeszukaj łazienkę. No. Come on! No zobaczcie, kto już tam przyszedł. Więc znalazłeś mnie, brawo. Dave. Nie domyślę się, dlaczego wiedziałem, że tu jesteś. A gdzie idzie, byś chciał zabić dziecko? Po to ten pokój został zbudowany, czyż nie? Dave saves him Armin to be bleeding out rooms. Not murder rooms. Tak, to dziecko w tle jest piękne. Dave, I'm not the one abducting a kid right now. Oh, get down off your high horse, sportsy. You murder kids, Dave. A tam jest skurzone dziecko w tle. No, this is about me. I'm not the bad guy here. I know what you did, old sport. Aha. Zmieniamy się do tego ekranu. Więc zrobię się old sport. Dave, there's no need to... You know, I had to wonder. When Fast End is right, the horror attraction was set up. It seemed to scream sportsy. A perverted sentimentality, a fixation on a brand that nobody even cares about anymore. A twisting and horrific, it had you all over. I thought for sure that, if you were still around, I'd spawn there in no time. And yet, there was never an old sport in squad. Now that I've seen your records, my god, it was so obvious. Of course you were inside, working in there. You were the asshole standing outside, throwing gasoline over the building. You gathered all of the pieces in one place, just to burn it all down. With me inside, of course you salvaged me and brought me back here. It isn't the first time you've salvaged me. After all, I'm just an object to you. No, a monster. That you think you can put in a cage and destroy when you get bored of me. I'm slippery. Old sport. I got out of that plane and building. I didn't buy it. And I came back. I always come back. O. Klawisz mi odpadł. Signed me in blinks when you had the chance was the biggest mistake that you've ever made. This kid's gonna die because of your bad choices, sportsy. You're gonna know what it feels like to ride, like I did. I need you to leave my restaurant, Dave. Oh, no, sportsy. Stay any closer, and I'll cut this kid's throat. You know I'll do it. Dave, I don't respond to threats. Get out of here while you still can. There's a whole party out there waiting for that kid. You are out
of your element. Out of my element. I don't care if there's a million kids out there or a billion cops. You've chosen poorly, sportsy, and this kid is gonna suffer great fucking circumstances because you. Hey, sir, co tam? What the? Hey, you. Yeah, you. This is between me and your engine suit. You get out. I think not, Rabbit. I'm not letting any zombie tell me what to do other than my boss, of course. Step any closer, and the kid will get an own face. Matt, chwila, co to za dźwięk? Matt tu przyszedł, what's going on here? I rodzic jakiś, ojeju. I Music Man, what? Co tu się dzieje? Dave? Po prostu sobie pójdź, jesteś otoczony. I have a message for you, Dave. It comes not only from me, but every child you've hurt inside any Freddy's restaurant. You're outnumbered. We aren't afraid of you, and we aren't gonna let you hurt anyone else. You're outnumbered, Dave, and we aren't gonna tolerate you any longer. Huh. Now get the fuck out of my restaurant. Before I tear you limb from limb. Po prostu sobie poszedł i zostawił to dziecko. To nie jest w stylu Dave'a. To nie jest bardzo w stylu Dave'a. Scary orange insult saves local toddler. Ty. Gdzie teraz? Do domu. Myślałem, że to już będzie koniec, ale tutaj coś jest jeszcze chyba. Ale na pewno jesteśmy bliżej zakończenia niż dalej. O, flipside. Oh, boy, you've returned to us. O, ja pierdolę. To było głośne. Miło was znowu widzieć. So. Wiecie, co mamy zrobić dalej? Oczywiście. Spędzimy się, no nie wiem, co się działa. Raczej Steven i ja rozmawialiśmy, kiedy Dave ciągle gadał o keba, o preferencjach kebabowych. To nie moja wina. Kurde, mam ochotę pojechać na kebaba. Chat, po streamie jadę na kebaba. Kebab moją siłą! Wyobraźcie sobie jechać tylko po kebaba. To jest miłość. Nie no, kebab łagodny albo namieszanym. Po ostrym mam straszną obdukcję. Co my... O Jezus, co my mamy w ogóle zrobić? Trzeba go Petera uwolnić. Idziemy do ostatniej warstwy.
Dobry, mogę... Dzień dobry, chciałbym zamówić pizzę. Jaką? Kebab! Funk for a head. O Boże. Nigdy tam nie schodziliście? Nie, ja... za bardzo się bałem. Dlaczego? Dlaczego? Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje. Nie ma nic gorszego niż Klaudi. Oh, fuck. Bedrock. You can't let him down. No one left behind. No man. I'm on out. Let me leave Dave behind. Good luck figuring out the way without me. Puppets. Tam dostaniemy. Nie widzę żadnego wyjścia. Tak, dokładnie. Phone us. Sorry. Some more thrown ass. Thank you. We'd like to save the game. Sure, daddy. Co się stało? Jakieś takie paski wywalało. Oj, Matko Święta. Oj, oj, oj. Gdzie my jesteśmy? To jest moje mieszkanie. So this is a guess layer 4. It looks familiar. Is this Peter's house? It looks like it from the little I got to see of it from the photo he sent us in the letter. Tam jest w ogóle w ramce zdjęcie nas trzech. I wonder why layer 4 looks like Peter's house. This is quite strange, admittedly. Spooky even. I wonder why Peter didn't pass on. Either way, we have to find him. Yeah. I can hardly redeem my crystal soul if we can't find the guy, now can I? If you recognize this room, you might be... Ja pierdziele. Muzyka się gliczuje. Jestem ciekaw, co jest za tymi drzwiami.